Twórcy niektórych kodeksów karnych wykazali się prawdziwą kreatywnością. O ile w większości przypadków dziwne przepisy to pozostałość po poprzednich epokach, to niektóre kraje potrafią do dziś naprawdę zaszaleć. Dziś przedstawiam Wam 10 najdziwniejszych praw na świecie. Miejsce 10. W stanie Floryda nie można brać prysznica nago. Ciekawe, jaka historia się z tym wiąże. Miejsce 9. W Szwajcarii nie wolno spuszczać wody w toalecie po godzinie 22. Cisza nocna, rzecz święta. Miejsce 8. W Tajlandii nie można wyjść z domu, jeżeli nie ma się założonych majtek. Niby kraj rozpustników, a jednak kulturka jest. Miejsce 7. W Australii chodzenie w różowych majtkach jest zabronione w niedzielne popołudnie. Myślicie, że to przez to, że Bóg nie lubi różowego? Miejsce 6. W stanie Indiana nie wolno brać kąpieli między październikiem a marcem. Przydałoby im się powiedzieć o czymś takim jak ogrzewanie. Miejsce 5. W stanie Illinois obowiązuje zakaz używania języka angielskiego. Przepisy jasno stanowią, że trzeba porozumiewać się wyłącznie w języku amerykańskim. Miejsce 4. W Singapurze nie wolno chodzić nago po domu, bo łamie to przepis o zakazie pornografii. Co za okropny kraj. Miejsce 3. Prawo stanu Teksas pozwala kurczakowi na odbycie stosunku płciowego z człowiekiem, ale zabrania człowiekowi odwdzięczyć się tym samym. Stop dyskryminacji ludzi! Miejsce 2. W Wielkiej Brytanii przyklejenie znaczka z wizerunkiem króla bądź królowej do góry nogami uchodzi za obrazę, przez co można dostać ładny mandat. Miejsce 1. W Indonezji masturbację karze się śmiercią, a dokładnie ścięciem. Głowy oczywiście. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!